Witam Was serdecznie na moich zajęciach w klubie sportowym Sako Gym Boxing Ring Riders. Nazywam się Tomasz Laska i wraz z moim gościem specjalnym chciałbym Wam zaprezentować technikę bokserską lewy, prawy, prosty w ataku. Zanim przejdziemy do tej kombinacji, chciałbym Wam przedstawić oddzielnie lewy prosty i prawy prosty. Ciężar ciała w pozycji bokserskiej przenosimy na tylnią nogę. Prawa pięść przyklejona do twarzy. Łokieć tej ręki przyklejony do ciała. Lewą rękę wyciągamy do przodu. Przy wyprowadzaniu ciosu łokieć pracuje nisko, by chronić nas do ostatniej chwili przed uderzeniami na tułów. Brodę chowamy pod bark. Przy wyprowadzaniu lewego prostego szczególną uwagę musimy zwrócić na pracę nóg. Jeśli chcemy trafić przeciwnika, musimy do niego doskoczyć z ciosem. By osiągnąć zamierzony cel, wybijamy się z tylnej stopy. Poprzez uniesienie pięty przenosimy ciężar ciała na śródstopie, z którego wybijamy się, zwiększając dzięki temu siłę uderzenia. Musimy pamiętać o tym, żeby po wybiciu nie zostawić tylnej nogi w miejscu. W trakcie wyprowadzania lewego prostego przechodzi ona do przodu. W momencie wyprowadzania lewego prostego pamiętamy o schowaniu brody pod bark ręki wyprowadzającej cios. Ustawienie pięści w celu 45 stopni. Ciężar ciała w momencie uderzenia jest przenoszony na tylnią nogę. Łokieć przy ciele. Uderzamy stojąc w miejscu. Pięść przyklejona do brody. Wyprowadzając prawy prosty, cofamy lewą rękę do brody, by chronić ją przed trafieniem. Ciężar ciała w momencie uderzenia przenosimy na przednią nogę, jednocześnie wyrzucając tylnią piętę na zewnątrz. Dodatkowej mocy uderzenia nabiera poprzez ruch biodra. Ochronę brody prawej strony przejmuje bark. Ułożenie pięści w celu 45 stopni. Automatycznie po wyprowadzeniu ciosu wracamy do pozycji wyjściowej, czyli ciężar ciała wraca na tylnią nogę. Jak mój mistrzu, wrażenia po Mistrzostwach Polski w Kaliszu? No wrażenia jeszcze tak naprawdę nie doszło to do mnie. Dopiero wczoraj miałem walkę finałową. Dzisiaj jestem tutaj z Wami na sali. No jeszcze nie czuję się tak jakby mistrzem. W sensie mistrzem może się czuję, tylko że nie czuję tych emocji, tej radości jeszcze. Jeszcze emocje z wczorajszej walki. No nie tylko wczorajszej, bo stoczyłem aż 5 pojedynków do tego tytułu. No ale myślę, że był to mój cel główny teraz w przygotowaniach. Przygotowałem się ciężko do tych mistrzostw, cały sezon ligi WSB. Przepracowałem ciężko, no i tak, to taka wisienka na torcie i teraz mam nadzieję, że sobie po jakiś czas odpocznę i będę mógł się dalej przygotowywać do występów w kadrze narodowej i w nowym sezonie ligi WSB. Na mistrzostwach starałem się wykorzystać właśnie prawy prosty w walce finałowej, tak i w półfinałowej, bo też miałem bardzo mocnego przeciwnika w walce półfinałowej, który był szczelnie zakryty i starał się mnie kontrolować, ale wiedziałem, że po mojej akcji będzie próbował wyjść ciosem i skontrować. Nie? Więc polowałem też po przystoju, po przyjęciu jego ciosu, oddać ten prawy prosty nad lewą ręką. No i już w trzeciej rundzie to już całkiem dobrze zaczęło wyglądać i zacząłem punktować sobie tym prawym i przez to zbudowałem przewagę. W finale już było trochę łatwiej, bo przeciwnik był mocno odkryty, więc przy mocniejszym ataku, mimo trochę gorszej formy w finale niż w półfinale, udało się go przełamać i dojść do upragnionego złota. Trzeba mocno wybić się z prawej nogi. Jeżeli bijemy lewy prosty, podchodzimy sobie dwoma nogami tak jakby pod przeciwnika, pod worek w tej sytuacji i musimy mieć ciężar ciała przerzucony na prawą nogę, bijąc lewy prosty, żeby dobrze wybić się z tej nogi i wykorzystać cały ciężar i siłę swoją masę, tak jakby ciała, wybić ją z nogi i przełożyć ją na cios po prostu. Prawa ręka przyklejona do buzi, łokieć, prawy prosty. I później z tej prawej nogi, jak już jesteśmy, uderzamy prawy prosty i przenosimy już prawy prosty na lewą nogę. I znowu przenosimy ciężar ciała z tej prawej nogi na lewą. I w tym jest ta cała siła. Bo bicie samej ręki
powoduje to, że uderzamy tylko samą ręką, czyli nasza ręka może ważyć 5-6 kg, przenosimy sobie tylko te 5-6 kg. Są to słabsze uderzenia. Są słabsze, no. Trzeba skoncentrować się właśnie na worku, żeby technicznie sobie popracować, no, luźno przy nim. No, żeby wciągnąć tą nogę. Żeby mocno stanąć w twardą pozycję i wybić się mocno z nogi, uderzyć. Nawet taki czas na gardę, sam wiem z własnego doświadczenia, robi wrażenie na przeciwniku i człowiek czuje, że jednak te ciosy ważą i od razu jest jakiś większy dystans. Tak, jeszcze zostawimy, nie odepniemy, że tej prawej nogi, zostawimy tą nogę z tyłu i skoczymy tylko z lewą nogą, to automatycznie chcemy uderzyć mocno i pochylamy się do przodu i wpadamy z głową na ciosy kontrujące przeciwnika. Tak, jesteśmy narażeni wtedy na dużą ilość ciosów. Nie możemy wtedy szybko zareagować na ciosy przeciwnika i odskoczyć. Po prostu jesteśmy pochyleni do przodu i nie da się zareagować. Dopiero trzeba wyrównać pozycję i wtedy odskoczyć. Więc jest to duży błąd i trzeba unikać tego, żeby nie dostać żadnych zbędnych ciosów podczas walki. Trzeba pamiętać też, żeby jeżeli bijemy prawy prosty, to lewa ręka się przykleja do twarzy. Jeżeli bijemy lewy prosty, to prawa jest cały czas przyklejona i dopiero wyprowadzamy ten cios prawy. Jak wyprowadzamy cios prawy, to dopiero odrywamy rękę, żeby się nie napędzać, nie robić jak zwanego łucznika, czyli nie otwierać się już i pokazywać przeciwnikowi, że będziemy bić ten prawy prosty. Teraz już czas wypocząć w końcu. Pół roku przygotowywałem się z wami tutaj ciężko. W końcu przyszedł czas na odpoczynek. Wczoraj stoczyłem ostatnią walkę na mistrzostwach. Dzisiaj jestem tutaj z wami i cieszę się, że mogę być z wami. Jestem w pełni zdrowia, można powiedzieć, oprócz paru zadrapań. Nic mi nie jest, więc cieszę się. Mogę sobie teraz spokojnie wypocząć. Mam zamiar sobie właśnie wyjechać na wakacje, mamy w czasy zrobić i później znowu wracać. Będziemy dalej trenować, przygotowywać się do może turnieju Sztama, a może nowego sezonu Ligi WSB. Dzięki serdeczne za to, że przyjęliście nas, mój program. Dzięki wielkie. Dziękuję wam bardzo, że poświęciliście mi swój czas. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was już w przyszłym tygodniu na kolejną porcję boksu. Będziemy ćwiczyć prawy prosty i lewy prosty w ataku.